Jest z nami Łukasz Bieniek po debiutanckiej gali Thunderstrike Fight League. Powiedz, twój przeciwnik tutaj z miejscowego Lublina, ty z Łęcznej. Jest jakaś taka, nie wiem, miejscowa rywalizacja między miastami? Nie, raczej próbujemy jeździć po klubach lubelskich. Tak jak mój klub, na przykład współpracujemy z Pankrationem Włodawa, z Sambo Chełm. Jeździmy do Gladio, do Lublina. Allianz Lublin też jest klubem, którym trenowaliśmy. Daje to po prostu nowe doświadczenia, nowi zawodnicy, z którymi można posparować przed galą. No ja się bardzo mocno przygotowałem do tej gali już od czerwca i dedykuję to zwycięstwo mojej żonie i córeczce, Kornelce, 4 miesiące ma teraz. I od jej urodzin właśnie przygotowywałem się do tej gali i to jest dla nich. Dominowałeś bardziej właśnie zapaśniczo, były te rzuty zapaśnicze właśnie i w stójce. Powiedz, czy czułeś w ogóle się zagrożony przez twojego rywala w jakiejkolwiek płaszczyźnie? Znaczy w parterze bardzo dobrze podchodził do trójkąta. Musiałem bardzo uważać, bo cały czas chciał ściągnąć moją lewą rękę i właśnie to był główny, taki najgorszy jego dla mnie technika z jego strony. No zapaśniczo, gdyż 10 lat trenowałem zapasy już dawno temu. Teraz jest MMA. No i na razie poświęcam się temu sportowi, jak tylko mogę. No właśnie, teraz masz drugie zwycięstwo, twój rywal ma zwycięstwo i porażkę. To powiedz właśnie, jakie masz takie najbliższe plany na starty w MMA? Znaczy, no należę teraz do Gulman Fighters Teamu. Też sponsorom właśnie dziękuję za udostępnienie i tej gali, i sprzętu, i możliwości treningu. I najbliższy, prawdopodobnie następna gala będzie w styczniu. Właśnie organizowana też przez Gulmana. Już jako główny organizator, sponsor i patronat Gulman będzie miał. Dobra, tutaj dziękowałeś właśnie żonie za wsparcie i dedykowałeś to właśnie córeczce. Nowonarodzenie, czyli ewidentnie podpadłeś w domu, bo nie było cię, znikałeś na treningi. Powiedz właśnie, jak ciężko trenowałeś i w jaki sposób się przygotowałeś do tej walki? Znaczy, no żona jest bardzo wyrozumiała w tym momencie, bo od czerwca, tak jak mówię, trenowałem dość mocno. Było to 6 treningów tygodniowo plus niedziela bieganie. 3 treningi na siłowni, 3 treningi na macie, plus właśnie wyjazdy do wspomnianych klubów. No, dużą cierpliwością się wykazała żona, gdyż małe dziecko pochłania nam czasu, a jeszcze do tego praca. Ale jakoś się dało pogodzić wszystko i dowodem tego puchar na dzisiejszej gali. Świetnie, gratuluję. Prawie nie ma zadyszki, więc w sumie jesteś wypoczęty. Nie życzę ci wypoczynku w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjazd.